No to co, zaczynamy. Warszawa, Granatowo-Bordowi, Pogoń Szczecin. Przypomnę, przed meczem drobna uroczystość. Mateusz Matras, mam nadzieję pamięta, rozegrał 100 spotkań w barwach Pogoni Szczecin. No i za tą setkę za chwilę otrzyma specjalną nagrodę, specjalny upominek. Jest to oczywiście koszulka od klubu, mam nadzieję, że o niej pamięta. I pamiętać będzie zawsze, mecz z Legią Gdańsk był w wykonaniu Mateusza Matrasa setnym meczem w barwach Pogoni Szczecin. Prezes Pogoni Walczącej Janusz Błaszczyk za chwilę wręczy mu specjalną statuetkę Floriana. Państwa prośbę, ogromne brawa dla tego zawodnika. 100 spotkań w barwach Pogoni Szczecin. Przypomnę, Szymon Marciniak, sędzią głównym tego spotkania. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz. Rolę sędziego technicznego pełnić będzie Tomasz Marciniak, a delegatem zawodów z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej Dariusz Witkowski. Patrzysz z telefonu, robić zdjęcia czy co innego, tylko przyszliśmy tutaj dopingować, dlatego proszę Was, na te 90 minut wyłączamy się, skupiamy się na tym dopingu i prowadzimy resztę stadionu. Także mocno. Zapytamy się, kto dzisiaj nas wygrywa. Raz, dwa, trzy. Kto dzisiaj mecz wygrywa? Polska Polski będzie Yeah.
walki wszyscy. Dawaj jeszcze raz. Wójtowicza z ulicy Ziemniaczanej. Tata, uprzejma prośba, odbierz go od nas. Przypomnę, młody Janek Wójtowicz z ulicy Ziemniaczanej zgubił tatę. Tata, odnajdź syna, jest u nas, zapraszamy. Thank you.
sympatyków Pogoni Szczecin, abyśmy udrożnili ciągi komunikacyjne. Proszę usiąść na swoim wygodnym foteliku, który Państwo mają na bilecie. Jak widzimy, Kamil Drygas nabawił się urazem. Mam nadzieję, że zawodnik za chwilę wróci na boisko. Wszyscy lecie.
Szczecin zasługuje! Jeszcze raz ręce w górę.